Proszę pana posła Krzysztofa Bosaka. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziś pochylamy się nad, trudno już zliczyć, którą wersją tarczy antykryzysowej. I proszę bardzo, przyszedł ten dzień, w którym głos obywateli został wysłuchany. W porannych o 5 rano dyskusjach nad pierwszą tarczą antykryzysową zwracałem uwagę tutaj z mównicy, mówiąc do premiera Morawieckiego, dziś nieobecnego na sali, że potrzebujemy przepisów, które chroniłyby konsumentów, kredytobiorców, leasingobiorców przed nadużyciami ze strony instytucji finansowych. 2 miesiące gadania, petycja, którą podpisało kilkadziesiąt tysięcy obywateli, podnoszenie tematu dziesiątki razy w mediach, podchwycenie tematu przez lewicę, przez inne kluby opozycyjne i proszę bardzo, po trwających tygodniami zapowiedziach udało się, mamy projekt w Sejmie. Co jest w tym projekcie? No oczywiście w stylu pisowskim nie ma żadnych przepisów gwarantujących w sposób automatyczny prawa konsumentów, tylko pomoc na wniosek. Banki będą teraz powoływać komisje. Obywatele i przedsiębiorcy będą musieli udowadniać swój spadek dochodów. Banki będą teraz udowadniać i analizować, czy spadek dochodów nastąpił i czy jest wyraźny, czy niewyraźny. Rząd będzie kontrolował banki, czy w sposób wyraźny i prawidłowy zanalizowały dochody obywateli i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy i obywatele będą zwracali się do rządu, rząd do banków, banki do obywateli. Wspaniały kierat nam tutaj fundujecie. Na pewno to dobrze zadziała. Ciekaw jestem, czy sami w to wierzycie. Chyba nie. O czym zapomnieliście? No oczywiście o leasingach, o których mówiłem. Nie wiem, czy może uważacie, że to jest nieistotny problem dla przedsiębiorców, ale to jest tak naprawdę druga połowa kosztów stałych. Od samego początku posłowie Konfederacji mówili, ulżyć w kosztach stałych w sposób automatyczny. Zajęło wam myślenie nad tym, co Niemcy zrobili 3 miesiące. Gratulacje. Co jeszcze warto powiedzieć? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie Mateusz Morawiecki wprowadził zbliżonego do siebie człowieka, wnioskował o zawieszenie kredytów na rok. Ja wnioskowałem minimalistycznie na pół roku. Co wy robicie? Na 3 miesiące. Naprawdę uważacie, że możliwość odroczenia na wniosek, po tym jak bank rozpatrzy wniosek, na 3 miesiące kredytu, zrobienie tych wakacji kredytowych na 3 miesiące faktycznie da jakąś realną ulgę? Przecież 3 miesiące tego kryzysu już minęły. No to nie jest żadna realna ulga, to jest co najwyżej rekompensata tego czasu, na jaki zamknęliście gospodarkę. Co jeszcze warto tutaj powiedzieć? No ja koncentrowałem się na kredytach w swoich wnioskach, w swojej propozycji ustawowej, bo warto to przypomnieć, przedstawiłem propozycję ustawową ponad miesiąc temu. Wystarczyło po prostu z niej skorzystać. Ona była dobrze przemyślana. Wiem, że czytacie nasze projekty, z reguły odrzucacie wszystkie nasze poprawki, później wprowadzacie jako swoje. Ja wprowadziłem to dla kredytów najpoważniejszych, a więc dla przedsiębiorców i hipotecznych. A wy to wprowadzacie krócej, na wniosek, ale też na konsumenckie. Po co? Pewnie sami tego dokładnie nie wiecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym...